To takie będzie się takie zdziwowanie? Którzy mają dopuszczenie do wykonywania, proszę Państwa, w tym śmigłowcu akrobacji. Ten śmigłowiec jest skonstruowany do tego, by w powietrzu pokazywać takie rzeczy, które widzieliśmy w wykonaniu samolotów, a co więcej, robi to z dużo mniejszą prędkością. Śmigłowiec Bolkow 105. Powolutku rozgląda się, szukając zapewne publiczności. Dodam, proszę Państwa, że pilot Państwa będzie widział doskonale. Jest to jeden z latających byków, który naprawdę, jeżeli chodzi o punkt widzenia na publiczność, zaraz się Państwu przedstawi. O właśnie, tak wyglądam, Bolkow 105. I teraz zrobimy głęboki ukłon, powitanie publiczności. Mam nadzieję, że tak będzie, a nie, nabiera wysokości i rozpoczyna swój pokaz. Proszę zobaczyć, co potrafi ta maszyna w powietrzu. Dzięki tak zwanemu sztywnemu wirnikowi. Wielkie brawa! Zerknij Schwarz za starami tego śmigłowca. Proszę zobaczyć nabór wysokości i pętla. Zwróciliście uwagę, że zrobił to z minimalną prędkością. Samoloty potrzebują dużo, dużo więcej. Wielkie brawa! Tak pętlę wykonuje jeden z niewielu śmigłowców na świecie. I raz jeszcze nabór wysokości i pętla numer dwa. Wspominałem, że w wypadku tego śmigłowca umożliwia to, a teraz beczka. Wielkie brawa! Nie ma tam przegubów, które są przyczepione do... A, jeszcze proszę bardzo, beczka i pół pętli na wznoszeniu. I raz jeszcze, nabór wysokości. Cały czas zwracam na to uwagę. Proszę zobaczyć, jak na niewielkiej prędkości teraz zawis. Pilot pokazuje możliwości tego śmigłowca i opadanie na ogon. Też figura bardzo charakterystyczna dla samolotów akrobacyjnych. Wielkie brawa! Akurat w wypadku śmigłowców fajnie jest je fotografować, kiedy kręcą figury w powietrzu. A teraz zejście w dół, bardzo agresywne. Ale proszę zwrócić uwagę, w ani jednym momencie pilot nie ma utraty nad tym śmigłowcem. Jak to się dzieje, że wytwarzając siłę nośną pod sobą, on jest w stanie na kilka sekund zawisnąć wirnikiem do dołu. Nie może tego zrobić na dłużej, nie może lecieć kilka sekund na odwrócony do góry płozami, ale jest w stanie wykonać pętlę i beczkę. I raz jeszcze wznoszenie, pokazanie mocy dwóch silników, które jest wyposażona ta maszyna, wywrócenie go troszeczkę na... Można by powiedzieć na wirnik, płozami do góry i raz jeszcze ciasny prawy zakręt. Zygryt Schwarz pokazuje nam możliwości tego nieprawdopodobnego śmigłowca. Brawa! I raz jeszcze, proszę zobaczyć, beczka prawie stojąc w miejscu, tylko on to potrafi. Tak jak wspominałem, 5 pilotów na świecie dopuszczonych jest do wykonywania tego w powietrzu. Jednego z nich mamy dzisiaj tutaj w Gdyni. I jeszcze